Witajcie, kochani, serdecznie na kolejnych poczytajkach. Dzisiaj opowiemy sobie, przeczytam Wam kolejne historie i dzisiaj będziemy mieli nowe książeczki. Postanowiłam Wam przedstawić kolejne baśnie i opowiadania z kręgu świata wschodniego. Czyli właśnie takie, które mówią o tak zwanym Bliskim Wschodzie, tam gdzie jest ciepło, tam gdzie są palmy, gdzie tajemnicze rozbójnicy kryją się po różnych jaskiniach. Właśnie tam, w takie rejony ponownie się wybierzemy, chociaż tym razem więcej czasu spędzimy na morzu. Dlaczego na morzu? Dlatego, że w serii poczytajek dla dzieci nieco młodszych będziemy sobie czytać opowieść o Sindbadzie żeglarzu. Będzie ona podzielona na trzy części, nazywane podróżami. Także spotkamy się z Sindbadem trzykrotnie. Natomiast w tym dziale dla dzieci nieco starszych zapraszam Was na książkę, którą czytałam, kiedy byłam bardzo małą dziewczynką. Książka nazywa się Konik Garbusek. Ta książka została napisana przez Piotra Jerszowa, rosyjskiego pisarza, który napisał ją ponad 160 lat temu. To jest bardzo dawno temu, dlatego język może być nieco trudniejszy, ale mam nadzieję, że wszystko zrozumiecie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będę Wam na bieżąco wyjaśniać, co dane słowo znaczy, chociaż mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Jeżeli czegoś nie wiecie albo chcielibyście o coś dopytać, to bardzo proszę, piszcie komentarze, ja postaram się na bieżąco odpowiadać na Wasze pytania. To co, kochani, chyba pora zaczynać nasze czytanie. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja zaczynam czytać. Opowieść o Sindbadzie żeglarzu. Podróż pierwsza. Nazywam się Sindbad. Jestem synem bogatego kupca z Bagdadu. Gdy mój ojciec zmarł, pozostawił mi w spadku ogromny majątek. Zakosztowałem iście królewskiego życia. Ubierałem się w najdelikatniejsze szaty, wydawałem oszałamiające przyjęcia w licznych należących do mnie domach i kupowałem moim przyjaciołom kosztowne prezenty. Nigdy nie zastanawiałem się, ile wydaję pieniędzy. Przez wiele lat żyłem w szczęściu i radości. Pewnego dnia, gdy zajrzałem do szkatuły z pieniędzmi, stwierdziłem, że jest pusta. Niech Allah mi wybaczy, że roztrwoniłem cały majątek ojca. Cóż miałem robić? Postanowiłem sam zostać kupcem i wyruszyć z towarem w morze. Za ostatnie pieniądze kupiłem kilka worków muszkatu, imbiru, goździków i innych drogich przypraw. Powiązałem worki i wsiadłem na statek, który wyruszał w rejs. Wczesnym rankiem wyszliśmy w morze. Moja rodzina i przyjaciele przyszli, by się ze mną pożegnać. Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek jeszcze ich zobaczę. Podróżowaliśmy przez wiele dni i nocy. Przybijaliśmy do martwych wysepek, by sprzedawać lub do małych wysepek, by sprzedawać i kupować towary. Aż wreszcie, przez wiele kolejnych dni żeglowaliśmy, nie widząc żadnego lądu. Pewnego dnia dojrzeliśmy przedziwną wyspę na środku morza.
Rosło na niej niewiele drzew i nie było żadnej plaży. Postanowiliśmy jednak przybić do brzegu. Cóż to była za dziwna wyspa? Jej ziemia lśniła jak heban. Udałem się na zwiedzanie wyspy, podczas gdy inni przygotowywali ogniska. Ledwie rozbysły pierwsze płomienie, wyspa zaczęła drżeć i poruszać się. Cóż to takiego? Pomyślałem. Wyspa, która się rusza? W tym momencie kapitan stojący przy burcie statku krzyknął. Ratujcie swoje życie! To nie jest wyspa, lecz ogromna ryba! W rzeczy samej była to ryba, która tak długo leżała nieruchomo w wodzie, że na jej grzbiecie wyrosły drzewa. Płomienie z ogniska rozbudziły ogromne zwierzę, które płynęło teraz w kierunku otwartego morza. Poczęliśmy biec jak najszybciej do statku. Większość załogi dotarła bezpiecznie na pokład, lecz ja oddaliłem się najbardziej. – Ratunku! – krzyknąłem, gdy ryba zaczęła się zanurzać i woda sięgała mi już do kostek. Wkrótce fale zamknęły się nad moją głową, a wyspa pogrążyła się w topieli. – Allahu, pomóż! – krzyknąłem, próbując rozpaczliwie utrzymać się na powierzchni. Machałem w kierunku statku, ale nikt mnie nie widział. Sądząc, że utonąłem, kapitan postawił żagle i niebawem statek zniknął za horyzontem. – Utonę! – wyszeptałem. – Taki będzie koniec Sindbada, żeglarza. I z pewnością tak by się stało, gdyby nie to, że gdy całkiem opuściły mnie siły, obok mnie znalazła się spora deska. Chwyciłem ją resztką sił i wsiadłem na nią okrakiem, jak na konia. Zapadła ciemność. Byłem sam na ogromnym, czarnym oceanie. Cóż to była za straszna noc! Ostatkiem sił trzymałem się deski. Przez całą noc ryby kąsały mnie w stopy. Byłem pewien, że pojawi się ogromna ryba i pochłonie mnie. W końcu jednak nadszedł świt, a wraz z nim cudowny widok. W oddali ujrzałem wyspę. Zielona trawa i soczyste drzewa sięgały oceanu. To z pewnością nie jest ryba udająca wyspę, pomyślałem i odzyskałem nadzieję. Wiatr pchał mnie wprost na wyspę. Wreszcie, wyczerpany do reszty, wdrapałem się na plażę. Zasnąłem, nim mogłem policzyć, ile palców u nóg odgryzły mi ryby. Gdy się zbudziłem, wyruszyłem na poszukiwanie żywności. Znalazłem krzewy z jadalnymi owocami i najadłem się dosyta. Zwolna powracały mi siły. Cóż jednak miałem teraz uczynić? Gdzie ja jestem? Zastanawiałem się. Czy ta wyspa jest zamieszkana? Czy spędzę na niej resztę mojego życia? Jakby w odpowiedzi na te pytania usłyszałem tętent kopyt. Wzdłuż plaży galopowało 5 najwspanialszych białych koni, jakie kiedykolwiek widziałem. Na jednym z nich siedział jeździec. Ratunku! Zawołałem. Jeździec był bardzo zdziwiony moim widokiem. Byłem tak obdarty i zaniedbany, że ledwie tylko przypominałem człowieka. Jesteś człowiekiem czy zwierzęciem? Zapytał. Kim lub czym jesteś? Szybko udało mi się przekonać go o tym, że jestem potrzebującym pomocy człowiekiem. Jestem rozbitkiem, mówiłem. Dzięki łaskawości Allaha udało mi się dopłynąć do tego brzegu. Ale gdzie ja jestem? Jesteś w kraju króla Maharadżana, odpowiedział mężczyzna. To są królewskie konie, które mam pod opieką. Chodź, zabiorę cię do miasta. Mężczyzna pomógł mi dosiąść jednego z koni i ruszyliśmy z kopyta. Zaprowadzono mnie do króla, który przywitał mnie serdecznie. Opowiedziałem mu swoją historię. Na Allaha! To istny cud, że się uratowałeś! Zakrzyknął. Z biegiem czasu zaprzyjaźniliśmy się z królem, który powierzył mi obowiązki zarządcy portu. Prowadziłem rejestry wszystkich statków, które wpływały i wypływały z towarami. Z
każdym cumującym w porcie statkiem rosła moja nadzieja. Sądziłem, że usłyszę jakieś wiadomości o mojej rodzinie w Bagdadzie. Statki przybywały jednak z dalekich, obcych krajów. Oto co ci przyszło z tego, Sindbadzie, mówiłem do siebie, że chciałeś zostać żeglarzem. Mijały tygodnie. Zwolna traciłem nadzieję, że zobaczę jeszcze kiedykolwiek moją ojczyznę. Aż pewnego dnia ujrzałem najcudowniejszą rzecz pod słońcem. Statek, na którym pływałem, zawinął do portu. Pospieszyłem na pokład i odszukałem kapitana. – To ja, Sindbad! – krzyknąłem. Ale kapitan nie chciał mi uwierzyć. – Wyglądasz jak Sindbad – przyznał. – Ale Sindbad nie żyje. Utonął w morzu. Przybyłem tu, by sprzedać jego towary. Zysk ze sprzedaży przekazany będzie jego rodzinie. To są moje worki, powiedziałem, i nie masz prawa ich sprzedawać. Należą do Sindbada i to ja jestem Sindbadem. I opowiedziałem kapitanowi wszystko, co mi się przydarzyło. Pokazałem mu także obgryzione przez ryby palce. Wreszcie mi uwierzył. Sindbadzie, rzekł, jesteś najszczęśliwszym ze wszystkich żeglarzy. I kazał zwrócić mi moje towary. Otworzyłem jeden z worków, wyjąłem najcenniejsze przyprawy i podarowałem je królowi na znak mojej wdzięczności. W naszym kraju to są rzadkie kosztowności, rzekł król. Jeśli sprzedasz swoje towary na bazarze, otrzymasz za nie dobrą cenę, gdyż rośliny te nie rosną na naszej wyspie. Następnego dnia zaniosłem swoje towary na bazar i sprzedałem wszystko. Wieczorem miałem w sakiewce 100 sztuk złota. Znów byłem bogaty. Postanowiłem, że nadszedł czas powrotu do domu. Król niechętnie pozwolił mi odejść, ale na drogę podarował mi prawdziwe skarby. Najdelikatniejsze jedwabie i kosztowne wina. Podróż do Bagdadu przebiegła w spokoju, a moja rodzina i przyjaciele byli szczęśliwi z mojego powrotu. Sądziliśmy, że utonąłeś w morzu, mówili. Sprzedałem jedwab i wina, a moja szkatułka zapełniła się na powrót. Kupiłem wielki dom i żyłem wygodnie. Co wieczór wydawałem cudowne przyjęcia, rozdając przyjaciołom prezenty i wkrótce zapomniałem o cierpieniach i niebezpieczeństwie mojej pierwszej wyprawy. Nawet palce u nóg się zagoiły. Mijały jednak tygodnie i takie wygodne życie zaczęło mnie nudzić. Potrzeba mi przygód, pomyślałem. A poza tym wkrótce moja szkatułka znów będzie pusta. Muszę znaleźć inny statek i wyruszyć do dalekich krajów, by szukać szczęścia. W taki sposób wyruszyłem w swoją drugą podróż. To jest koniec pierwszej podróży Sindbada żeglarza. Mam nadzieję, że ta opowieść Wam się podobała. Na kolejną zapraszam Was serdecznie za tydzień. A teraz przejdziemy do drugiej książeczki, którą wspomniałam na początku dzisiejszych poczytajek, czyli do Konika Garbuska. Książka, którą będę Wam czytać, została wydana 30 lat temu, w 1988 roku i została zilustrowana przez Jana Marcina Szancera. Przy okazji czytania baśni napisanej przez Ewę Szelburg-Zarębinę wspominałam Wam również o tym rysowniku, o panu Janie Marcinie Szancerze. Jest to rysownik, którego ilustracje w tej chwili są bardzo poszukiwane. Mimo, że dzieci, małe dzieci za nimi nie przepadają, bo są to zazwyczaj ryciny, a więc rysowane tylko na czarno, to naprawdę są piękne i warto się nimi zainteresować. Przeczytam Wam taki fragmencik od redakcji
tej książki. A książkę, którą będziemy czytać, wydało wydawnictwo Książka i Wiedza w Warszawie 1988 roku. Autor bajki, konik Garbusek, Piotr Jerszow, urodził się na Syberii w 1815 roku. W dzieciństwie bardzo lubił słuchać ludowych bajek. Wiele z nich przechowywał w pamięci i sam później pięknie opowiadał. Będąc jeszcze studentem, napisał swoją najbardziej znaną książkę – Konik Garbusek. Wesołą bajkę o dzielnym, ale nieśmiałym Wani, chłopskim synu, o głupim carze i o czarodziejskim koniku Garbusku, który pomaga chłopcu w przeżyciu wspaniałych przygód. Oprócz tej bajki Piotr Jerszow napisał jeszcze kilka utworów, które z biegiem lat poszły w zapomnienie. A Konik Garbusek, wydany w całości w roku 1856, czyli 162 lata temu, jak dawniej, tak i teraz jest jedną z najbardziej lubianych przez dzieci bajek rosyjskich. Zapraszam Was w takim razie serdecznie na bajkę o koniku Garbusku. Dzisiaj ją sobie zaczynamy. Część pierwsza. Opowiem Wam bajkę. Hen daleko za górami, za lasami, za morzami, może jeszcze gdzieś dalej, była sobie pewna wieś. W tej to wsi, tuż przy Parowie, żyli z ojcem trzej synowie. Dwaj rozsądni, a najmłodszy głupi był i plutł trzy po trzy. Gdy kończyli zbiór pszenicy, zaraz wieźli do stolicy, bo stolica w owe dni była blisko od tej wsi. Tam pszenicę sprzedawali, grosz do grosza dokładali i nabiwszy sakwę złotem, wybierali się z powrotem. Wiele czasu uleciało, aż nieszczęście ich spotkało. Już do żniw ostrzyli kosy, a tu ktoś podeptał kłosy. Dotąd ludzie z owej wioski nie doznali takiej troski, więc sąsiadów jeli pytać, jakby tu złodzieja schwytać. Rzekł im jeden z gospodarzy, że należy stać na straży i pilnować pól dokładnie, wtedy złodziej w ręce wpadnie. I jeszcze słońce się nie skryło, gdy najstarszy brat, Daniło, niosąc widły wraz z toporem, stanął w polu tuż pod borem. Noc nadeszła chmurą czarną i Daniłę strach ogarnął, więc się ukrył w stogu siana i przeleżał w nim do rana. Świt rozjaśnił błękit nieba. Strażnik z siana się wygrzebał, wodą oblał się przy studni i do drzwi kułakiem dudni. Hej, czas wstawać, już cię trzewie! Com ja przeżył, nikt z was nie wie, całą noc padały deszcze, zmokłem tak jak nigdy jeszcze! Bracia wnet mu otworzyli i do izby wprowadzili. Potem rzekli, mów Daniło, co tam w nocy się zdarzyło? Strażnik słowa nie uronił, przed obrazem się pokłonił, chrząknął, kichnął i tak rzekł. Przez noc całą nie spał człowiek. Nic miłego mówić, szkoda, taka była zła pogoda. Wyście deszczu tu nie czuli, a ja zmokłem do koszuli. Przykro było od początku, a poza tym to w porządku. Stary ojciec tak powiada. Tyś, Daniło, zuchnie lada, jestem wdzięczny ci niezmiernie, żeś mi, synu, służył wiernie, żeś i pola dopilnował i tak dzielnie się sprawował. Znowu słońce się zniżyło, kiedy średni brat, Gawryło, niosąc widły wraz z toporem, stanął w polu tuż pod borem. Noc nadeszła chmurą czarną i Gawryłę strach ogarnął, ząb o ząb wciąż głośniej dzwoni, strach Gawryłę z pola zgonił. Przybiegł do wsi, zlany potem i przeczekał noc pod płotem. Zaświtało, nadszedł ranek. Zuch Gawryło wszedł na ganek. Hej, wy śpiochy, jeszcze śpicie? Kiedyż drzwi mi otworzycie? Mam tej długiej nocy dość. Zamroziła mnie na kość. Bracia wnet mu otworzyli
i do izby wprowadzili. Potem rzekli: mów, Gawrylo, co tam w nocy się zdarzyło? Strażnik słowa nie uronił. Przed obrazem się pokłonił i zębami dzwoniąc rzekł: przez noc całą nie spał człowiek, nic miłego mówić szkoda. Zamarzała nawet woda. Ledwie, ledwie wytrzymałem, bo przez całą noc skakałem. Przykro było na początku, a poza tym to w porządku. Stary ojciec tak powiada: tyś, Gawryło, zuch nie lada. Nadszedł wreszcie dnia trzeciego czas na syna najmłodszego. On tymczasem wlazł na piec i nie myśli pola strzec. Śpiewa tylko z całej siły: cudne oczy mojej miłej. Brat najstarszy go pogania: czas już w drogę, słyszysz, Wania? Nie pomogły groźne słowa. Nie pomogła i namowa. Wtedy ojciec po namyśle rzekł: ja Wanie w pole wyślę. Słuchaj, Wania mój kochany, ja ci kupię malowanek. Bierzże przykład z braci obu, dam ci grochu, dam ci bobu. Gdy mu ojciec Bóg obiecał, Wania zlazł natychmiast z pieca. Wziąwszy kurtkę, chleba pajdę, rzekł: złodzieja wam odnajdę. Noc. Już księżyc się wyłania. Polną ścieżką idzie Wania. Spojrzał w prawo, spojrzał w lewo. Potem schował się za drzewo. Usiadł, zwrócił twarz do nieba i jął wcinać pajdę chleba. Mija północ. Czas ucieka. Wtem koń zarżał gdzieś z daleka. Strażnik zebrał wszystkie siły, wstał i ujrzał grzbiet kobyły. Przecudownej, śnieżno-białej, jakiej oczy nie widziały. Karbowana złota grzywa aż do samej ziemi spływa. Aha, zacznie się igraszka, przyłapałem złodziejaszka. Ej, dostaną ci się kije, gdy pochwycę cię za szyję. Poznasz, jak to u nas tańczą, popamiętasz mnie, szarańczo. Przekradając się w pszenicy, ogon klaczy w dłonie chwycił, po czym biegnąc za nią w ślad, jednym susem na grzbiet wsiadł. Klacz dorodna, młoda, bystra, gniewnym okiem wokół błyska, kręci głową, gniewem pała i przed siebie mknie jak strzała. Pędzi kołem nad polami, przelatuje nad rowami. Góry mija jednym skokiem, staje dęba, skacze bokiem. Coraz bardziej rozgniewana, zrzucić z siebie chce Iwana. Iwan zaś nie głupi był, trzymał ogon z całych sił. Kiedy wreszcie się zmęczyła, ludzkim głosem przemówiła: nic, Iwanie, nie poradzę, masz nade mną w pełni władzę. Musisz mnie gdzieś dobrze schować i troskliwie pielęgnować, tylko wiedz. O jednej porze, poprzez trzy poranne zorze, masz mnie puszczać na swobodę. Gdy wyrazisz swoją zgodę, za to ja trzeciego dnia dam ci piękne konie dwa. Takich jeszcze w świecie całym ludzkie oczy nie widziały. Dam ci jeszcze i trzeciego. Tylko bardzo malutkiego, chociaż będzie miał dwa garby, nie oddawaj go za skarby. Jeśli chcesz, to konie sprzedaj, lecz garbuska za nic nie daj. Ni za pasek, ni za czapkę, ani też za słodką babkę. On w potrzebie zawsze, wszędzie, przyjacielem twoim będzie. W mroźną zimę cię ogrzeje, w lecie wskaże, skąd wiatr wieje. Chleba da, gdyś byś nie znał głodu, a jak zechcesz, nawet miodu. Ja zaś pójdę na swobodę, wypróbować siły młode. Dobrze, myśli sobie Wania, a tymczasem ją pogania prościuteńko do szałasu, który stał na skraju lasu. Kiedy zamknął za nią drzwi, ruszył raźnie ku swej wsi. Idzie, idzie, piosenkę śpiewa. Szedł młodzieniec z Kowalewa. Noc minęła, nadszedł ranek. Kiedy Wania wszedł na ganek, do drzwi stukać tak zaczyna, że aż strzecha się ugina. Stuka, puka, krzyczy, wali, jakby cały dom się palił.
Powstawali bracia w mig i ze strachu obaj w krzyk: Któż to stuka do mieszkania? To ja, brat wasz, głupi Wania! Przestraszeni, rozgniewani urągali bratu Wani. Potem drzwi mu otworzyli i do drzwi i do izby prowadzili. Czemu milczysz? Mów, próżniaku! Wania w łapciach i w kubraku włazi na piec, w kącie siada i przygodę opowiada. O tym, jak na straży było i co w polu się zdarzyło. Gwiazdy całą noc liczyłem, nawet oka nie zmrużyłem. Księżyc świecił jasnym blaskiem, potem schował się za laskiem. Nagle tuż koło mnie blisko pojawiło się diablisko. Morda kota, oczy szparki, a świecące jak latarki. No i zaczął diabeł pląsać, z naszych kłosów ziarno strząsać. Nie znam się na takich żartach, więc wskoczyłem na łeb czarta, a on, czując, co się święci, chciał mi w biegu karku kręcić. Ja nie głupi, mocniej jeszcze pochwyciłem go jak w kleszcze. Szalał diabeł, wił się wił, wreszcie całkiem opadł z sił. Puść mnie, Wania, nóg nie czuję. Ja ci za to obiecuję przez rok dobrze się sprawować, prawosławny lud szanować. Słowom diabła uwierzyłem i na wolność go puściłem. Umilkł Wania, jęknął, mlasnął i na piecu nagle wasnął. Bracia, chociaż rozgniewani, słysząc tę opowieść Wani, tak się głośno śmiać zaczęli, że sąsiedzi usłyszeli. Nawet ojciec siwobrody łzy radości ścierał z brody, chociaż nieraz sam powiadał, starcom śmiać się nie wypada. Dużo czasu, czy też mało, od dni tamtych przeleciało. Osobiście o tej sprawie nie słyszałem słowa prawie. Może minął rok lub więcej, może tylko 5 miesięcy. Rzecz tę dzisiaj trudno zbadać, a lepiej dalej opowiadać. Otóż kiedyś raz, Daniło, jakieś święto wtedy było, mając dość wolnego czasu, wszedł pijany do szałasu. I cóż widzi? Urodziwe 2 rumaki złotogrzywe i konika malutkiego, do zabawki podobnego. Konik garby miał na grzbiecie, uszy zaś najdłuższe w świecie. Los mi sam wyjaśnić chciał, po co Wania tutaj spał. Tak Daniło rzekł w zachwycie i wytrzeźwiał całkowicie. Po tych słowach do wsi wpada i Gawryla opowiada. Słuchaj, konie urodziwe, 2 przepiękne, złotogrzywe, takie, jakich nie zna świat, zdobył nasz ciemięga brat. Chwilę obaj poradzili, potem boso się rzucili przez pokrzywy, przez ścierniska, aby konie ujrzeć z bliska. Wywrócili się przy rowie, każdy guza miał na głowie. Lecz nie tracąc chwili czasu, weszli razem do szałasu. Konie rżały i chrapały, szmaragdowe oczy miały. Zakręcony w drobne sploty, spływał falą ogon złoty. A kopyta diamentowe kryły perły do połowy. Piękne konie, co tu gadać? Król powinien ich dosiadać. Bracia oczy wytrzeszczyli, mało łzy za nie dostali. Skąd te konie u głupiego? Rzekł brat starszy do średniego. Już od dawna rzecz to znana, że skarb trafia do bałwana. Stukaj głową, bardzo proszę. Czy wystukasz choć 3 grosze? Chcę ci rzec coś w tajemnicy. Pojedziemy do stolicy. Tam bojarom je sprzedamy, a pieniądze pochowamy. Za pieniążki przecież wiesz. I zabawisz się? I zjesz? Z pełną sakwą wszystko kupi. No a Wania, brat nasz głupi, choćby wiele czasu strwonił, nie odnajdzie swoich koni. Nie odnajdzie, to nam graj, więc na zgodę rękę daj. Mknie godzina za godziną, dni za dniami prędko płyną. Ale braciom czas się dłuży, bo wciąż myślą o podróży. Już niedziela za dni parę, więc szykują się z towarem, by w stolicy na przystani porozmawiać z mieszczuchami,
spotkać kupca niemieckiego, usłyszeć coś nowego, więc się najpierw pomodlili, potem ojcu pokłonili, wzięli konie po kryjomu i cichaczem wyszli z domu. Zaszło słońce w leśnej głuszy, gdy na nocleg Wania ruszył. Idzie z kromką poprzez wieś i wesoło nuci pieśń. Wreszcie wziąwszy się pod boki, niby w tańcu stawia kroki i w podskokach lekkim krokiem do szałasu wchodzi bokiem. Wiele tutaj się zmieniło. Koni dawno już nie było. Został tylko garbus mały. A gdzież tamte się podziały? Konik stuka kopytkami, rusza głową i uszami, jakby chciał rzec: wytłumaczę. Ale Wania ciągle płacze. Ach, wy konie, burusiwe, dobre konie złotogrzywe, za was dałbym cały świat. Coż za diabeł mi was skradł? Ach, wy konie burusiwe, dobre konie złotogrzywe. Konik zadrżał, nada słowo i pocieszyć go spróbował. Strata twa jest wielką stratą, lecz znajdziemy radę na to. Wiem na szczęście, kto to zrobił. To rodzeni bracia twoi. Rozpacz nic ci nie pomoże. Patrz, już wstaje świt na dworze. Siadaj prędko na mój grzbiet, odnajdziemy zgubę wnet. Choć niewielki pod wzrostem jestem, lecz najszybszy koniom sprostam. Kiedy pomknę poprzez miedzę, nawet diabła też wyprzedzę. Tu koń kładzie się na ziemię, Wania wsuwa nogę w strzemię, mocno chwyta długie uszy, pokrzykując, by już ruszył, a garbusek z dumną miną wstał, na zgodę główką skinął, wstrząsnął grzywką, zarżał śmiało i poleciał naprzód strzałą. Tylko w drodze pod nogami pył zakłębił się chmurami, mknąc na przełaj w jednej chwili złodziejaszków dopędzili. Braciszkowie oniemiali, posmutnieli, zbaraniali. Chcieliby pod ziemię wpaść, Wania krzyknął: nie wstyd kraść! Przewyższacie mnie mądrością, ale ja was uczciwością. Skąd to macie moje konie? Na to starszy rzekł w obronie: bez wątpienia wina nasza, za co bardzo cię przepraszam, lecz przynajmniej współczuć chciej naszej wspólnej doli złej. Ciężka praca nas obarcza, ledwie z niej na chleb wystarcza, a podatki, a pańszczyzna, trudno wyżyć, sam to przyznasz. Tak nam wszystko dokuczyło, że przez całą noc z Gawryłą naradzaliśmy się skrycie, jakby zmienić ciężkie życie, i w wyniku tej rozmowy wpadliśmy na pomysł nowy, że się skończy wspólna bieda, gdy się twoje konie sprzeda. Tobie za to na jarmarku chcemy kupić moc podarków, piękną czapkę z dzwoneczkami i buciki z podkówkami, a w dodatku, że tak powiem, coraz gorzej z ojca zdrowiem. Mądry jesteś, co tu kryć? Przecież jakoś trzeba żyć. Wania na to rzekł: ruszajcie. Chcecie sprzedać, to sprzedajcie. Złotogrzywe konie dwa, ale z wami będę ja. Bracia trochę się boczyli, nie chcąc, się zgodzili. Mrok już zapadł dookoła. Gdy najstarszy brat zawołał: przez noc tutaj odpoczniemy. Rano dalej pojedziemy, niech i konie na uwięzi spoczną sobie wśród gałęzi. Zeszli z wozu i po chwili kosz z jedzeniem opróżnili, po czym trochę podchmieleni położyli się na ziemi. Wtem Daniło zauważył, że się w lesie ogień żarzy. Na Gawryłę spojrzał bokiem, mrugnął chytrze lewym okiem, wskazał płomek drżący w dali, chrząknął, po czym jął się żalić. Straszna wkoło nas ciemnica, nie ma gwiazd ani księżyca,
Gdyby wyjrzał choć na chwilę, byłoby nam trochę milej, a tak, drzemiąc przy tym drzewie, wyglądamy jak cietrzewie. Lecz czekajcie, w tamtej stronie chyba jakiś ogień płonie. Tak, na pewno, nawet blisko. Oj, potrzebne nam ognisko. Byłoby to wprost cudownie. Słuchaj, Wania, przynieś głownię. Nie znalazłem w swych kieszeniach ni krzeciwa, ni krzemienia. Mówiąc to, myśli Daniło. Żeby cię tam udusiło. A Gawryło podpowiada, bardzo dobrze się układa. Spotka zbójców na polanie, śladu po nim nie zostanie. Malutka przerwa. Dagmarka z chęcią słucha. No bardzo się cieszę, że Dagmarka dzisiaj z nami jest. Zapraszam serdecznie do słuchania. Mam nadzieję, że chociaż troszkę jej się będzie podobało. Dość namowy Guptasowi. Na garbuska się sadowi, w bok piętami go uderza i do ognia prosto zmierza. Coraz jaśniej światło płonie, coraz piękniej biegnie konik, wreszcie wpada na polanę, a tam dziwy niesłychane. Nie ma ognia, a dym leci, a polana cała świeci. Wania nie rzekł ani słowa, jakby go ktoś zaczarował. Wreszcie krzyknął, co się dzieje? Niby ogień, a nie grzeje. Świeci cudnie i nie gaśnie. Konik rzekł, ja ci wyjaśnię. Tu żar ptaka pióro leży. Lecz posłuchaj rady szczerej, pióra tego nie zabieraj. Zostaw pióro w lesie, bo nieszczęście ci przyniesie. Na to Wania, mów co chcesz. Ja mam własny rozum też. Podniósł pióro, czapkę schował i z powrotem pocwałował. Ledwie wrócił, z konia zsiada i tak braciom opowiada. Gdy na miejsce przyjechałem, opalony pień ujrzałem, jeszcze się troszeczkę tlił, więc dmuchałem z całych sił. Choć dmuchałem raz po raz, w końcu ogień całkiem zgasł. Bracia całą noc nie spali, wciąż się z Wani naśmiewali. On zaś legł na wiązce siana i spał mocno aż do rana. Gdy przybyli do stolicy, wnet znaleźli się w dzielnicy, gdzie jarmarcznych pełno kramów, sklepów, budek i straganów. W tym to mieście zwyczaj powstał, że dopóki sam starosta nie pojawi się na dworze, nikt sprzedawać nic nie może. Jedzie, jedzie! Już jest blisko! Zbliża się na targowisko. Jedzie dumny w wielkiej czapie, 100 strażników za nim człapie. Herold pośród nich brodaty, długonosy i wąsaty. Z trąby złotej głos dobywa i do dzieła kupców wzywa. Kupcy, sklepy otwierajcie i towary rozkładajcie, a dozorcy niechaj siedzą, niech uważnie wszystko śledzą, żeby nikt z tutejszych ludzi oszukaństwem rąk nie zbrudził. Kupcy sklepy otwierają, kupujących zapraszają. Hej, prosimy zacnych panów, do nas, do straganów. To nie żadne czary-mary, lecz przeróżne są towary. A tymczasem pan starosta chciał do koni się przedostać. W prawo, w lewo, patrzy dumnie. Konie lud otacza tłumnie. Ciżba wielka dookoła, rozgadana i wesoła. Śmiech starostę zaciekawił, więc strażników swych wyprawił, aby gawieć w jednej chwili biczyskami rozpędzili. Hej, motłochu bosonogi, na bok z drogi, na bok z drogi! Straż przyboczna groźnie krzyczy i co chwila strzela z biczy. Tłum staroście się pokłonił i przepuścił go do koni. Stoją konie większe, mniejsze, a wśród nich dwa najpiękniejsze. Konie młode, konie wrone, lśnią się grzywy zaplecione, karbowane w drobne sploty, spływa falą ogon złoty.
Stał starosta, zerknął, sapnął, wreszcie w głowę się podrapał. Dużo koni już widziałem, ale te są niebywałe. Straż się nisko pokłoniła, mądrość pana pochwaliła. On tymczasem rzekł do straży: niechaj nikt się nie odważy kupić koni tych wspaniałych, jeśli chce być zdrów i cały. Mam ja pomysł znakomity. Pozostawiam tu część świty, sam zaś jadę ku dworowi sprawozdanie zdać carowi. Wkrótce potem nasz starosta do pałacu się przedostał. Przebacz, panie mój, powiada i na ziemię plackiem pada. Ważne niosę ci nowiny, więc mi głowy nie ucinaj. Car rzekł na to: szkoda słów, jak chcesz mówić, zwięźle mów. Powiem wszystko szczegółowo. Wiesz, że służę ci wzorowo, służę nocą, służę dniem, z poświęceniem. Wiem. Otóż dziś ze swym oddziałem wprost na jarmark pojechałem, słyszę hałas, krzyk i szum. Patrzę, stoi wielki tłum, nie chcąc darmo czasu trwonić, nakazałem go rozgonić. Jak kazałem, tak się stało. Wtem rzecz widzę niebywałą. Stoją konie, większe, mniejsze, a wśród nich dwa najpiękniejsze. Konie młode, konie wrone, lśnią się grzywy zaplecione, karbowane w drobne sploty, spływa falą ogon złoty, a kopyta diamentowe kryją perły do połowy. Car nie może już usiedzieć. Bardzo dobrze o tym wiedzieć, lepiej by zaś jeszcze było, gdyby konie się kupiło. Hej, przykurcie mi karoce. I karoca już turkoce, za nią strzelców jedzie wielu. Oto orszak już u celu. Tłum się przed nim nisko skłonił, a car zmierzał wprost do koni. Spojrzał na nie i oniemiał. Grzmią mu wiwaty, pozdrowienia. On nie zważa, zwalnia kroku, patrzy z przodu, patrzy z boku. Klepie dłonią kształtne grzbiety, bada długo ich zalety, po czym gładzi kręte sploty karbowanej grzywy złotej. Napatrzywszy się do syta, niecierpliwie dworzan pyta: gdzie właściciel? Mówcie żywo! Kto ma do tych koni prawo? Wania, wziąwszy się pod boki, wyszedł z tłumu dumnym krokiem. Mości panie, tutaj stoję, a te konie to są moje. Car rzekł: mówmy więc o cenie. Czy jest sprzedaż? Nie, zamienię. Co byś w zamian chciał odebrać? Dwakroć po 5 czapek srebra. Czyli 10 muszę stracić. Ano zgoda. Hej, wypłacić. Już do stajni orszak ruszył. Idą konie wśród koniuszych, doświadczonych i dorodnych. W pięknych strojach modnych, lśnią przepaski kolorowe, świszczą bicze safianowe. Do rozstajnych dróg doszli. Tu ich konie zbiły z nóg. Pozrywały uzdy złote i na jarmark mknął z powrotem. Wtedy car rzekł do Iwana: rzecz doprawdy niesłychana. Nikt uporać się nie może z rumakami. Na mym dworze odtąd będziesz miał robotę. Będziesz nosił stroje złote i od dzisiaj ci oddaję zarząd swoich dworskich stajen. Spełnię to, co obiecuję, a więc zgoda? Popróbuję. Nawet wielką mam ochotę nosić piękne stroje złote, a w dodatku car mi daje zarząd wszystkich swoich stajen. Istny cud! Zrobione. Któż by nie chciał przyjąć takiej służby? Będę carze wiernym sługą. Lecz mi pozwól sypiać długo, bo jak nie, to bywaj zdrów. Rzekł do koni parę słów i zdejmując rękawice, poszedł z nimi przez ulicę. Popłynęła pieśń głuptasa. Konie w tańcu jeły hasać, a garbusek obok wani tańczył polkę z przysiadami. Ludzie stali, oni mieli. Bracia zaś pieniądze wzięli, za cholewy je schowali i do domu pojechali.
w domu srebro podzielili, w jednym dniu się ożenili i przez długie, długie lata wspominali Wanie brata. To na dzisiaj koniec historii o koniku garbusku. Jestem ciekawa, czy wy chcielibyście znaleźć takiego właśnie konika i którego byście konia woleli. Czy tego pięknego konia ze złotymi z kopytami, ze srebrnymi kopytami, wysadzanymi perłami i złotym ogonem. Czy też takiego małego garbuska, niskiego konika z długimi uszami, z garbem, a nawet z dwoma garbami. Jestem ciekawa, który by się Wam bardziej podobał. To jest taka opowieść, która bardzo dużo mówi o takiej uczciwości i też o tym, co się dzieje w rodzinie. Dwaj starsi bracia Iwana nie byli zbyt uczciwi. Powiedzieli ojcu, że idą pilnować pola, a tak naprawdę, kiedy wiatr zawiał, a zrobiło się bardzo ciemno, uciekli. Jeden uciekł w siano, drugi uciekł do wsi i spał pod płotem, a później opowiadali, że tak naprawdę nic się nie działo. Natomiast Wania uczciwie siedział i czekał na tego złodzieja, który niszczy ojcowskie plony. Okazało się, że jest to piękny, złoty koń. I ten zaczarowany koń obiecał mu dużo różnych rzeczy i także przygody. Wania wprawdzie, kiedy wrócił do domu, też opowiedział niestworzoną historię o tym, jak diabeł wytrząsa ziarno z kłosów. Chciał jednak zachować spotkanie z tajemniczym, zaczarowanym koniem dla siebie. Tutaj postąpił nieuczciwie, nie mówiąc prawdy o tym, co zobaczył. Ale on jako jedyny uczciwie się zachował i rzeczywiście pilnował tego zboża, o co go prosił ojciec. Nieuczciwie postąpili bracia. Kiedy znaleźli dwa przepiękne konie i konika garbuska w szałasie, postanowili bez wiedzy swojego najmłodszego brata, który był właścicielem tych koni, zabrać konie, czyli tak naprawdę ukraść swojemu bratu jego własność i potajemnie sprzedać je na jarmarku. Chcieli z tego mieć pieniądze dla siebie i zapewne nie myśleli o tym, żeby się z kimkolwiek podzielić. Na szczęście Wania, choć w rodzinie nazywano go głupim, dobrze pomyślał i powiedział, że on chce być podczas sprzedaży koni. Jak pamiętacie, stało się tak, że sam car zainteresował się tymi pięknymi końmi i postanowił je kupić. Wania tutaj okazał nie tylko swoją mądrość, ale również zaradność. Zażyczył sobie, żeby za konie zapłacić podwójną stawkę. I tę stawkę przekazał braciom. Natomiast dzięki temu, że konie słuchały tylko naszego bohatera, najmłodszego syna, czyli Iwana, sobie zapewnił także dobre życie, ponieważ został nadzorcą stajni carskich. Mam nadzieję, że ta bajka Was zaciekawiła i że będziecie mieli ochotę usłyszeć, co się działo dalej. Zapraszam Was serdecznie już za tydzień. Poczytamy sobie
kolejną opowieść o Sindbadzie żeglarzu, a także o koniku garbusku. Zapraszam Was serdecznie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pod tym filmikiem swój komentarz, jeżeli będziecie się chcieli podzielić moim filmikiem z bajkami ze znajomymi. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. A tymczasem chyba pora już do spania. Może kolacja? Może jeszcze jakaś mała bajka? I chyba już powoli pora szykować się spać. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam pięknego wieczoru i jutro przepięknego, ciepłego, słonecznego dnia. Pa, pa! Do zobaczenia za tydzień. Chcecie bajki? Oto bajka. A to była poczytajka. Pa, pa!